Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, elektryzujące wiadomości z Gamescomu. Otóż Wargaming wchodzi na zupełnie nowy obszar, a przynajmniej na razie próbuje wejść. Pierwsza wojna światowa, ale nie to jest najciekawsze. Dostaliśmy bardzo klimatyczne screeny. Nie wiem, czy to są rendery, wydaje mi się, że to są screeny z gry. Wszystko na to wskazuje. Podobno Wargaming we wrześniu zamierza testować zupełnie nowy tryb. To jest pierwsza ważna wiadomość. Będzie bardzo duża mapka, mapka niezwykle klimatyczna z I wojny światowej. Dodatkowo pierwszy pojazd kołowy. Także to są informacje bardzo ciekawe. Dawno, dawno temu była ciągle gadka, że pojazdów kołowych może nie być, ponieważ zupełnie inaczej się nimi steruje i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że tutaj coś innego jest. I chcę wam zaprezentować screeny właśnie z tego. Zobaczcie, jak to wygląda. One są dosyć słabej jakości. To ma być jakiś event na 100 lat czołgów. Natomiast, być może właśnie na zakończenie tych misji, które teraz wykonujemy, wygląda to niezwykle klimatycznie, muszę wam powiedzieć. Zobaczcie, to jest pierwsze. Tutaj mnóstwo jakichś sterowców. Totalne pobojowisko. Wraki sterowców na ziemi. Zobaczcie, naprawdę świetna sprawa, ale co jest najciekawsze? Tutaj również sterowce. No właśnie, pierwsze czołgi. Być może to jest właśnie nawiązanie, natomiast wcale bym się nie obraził, powiem wam szczerze, gdyby taka mapa weszła do WOTA. Absolutnie. Skoro już będzie przetestowana w tym trybie, skoro wygląda bardzo fajnie, to wystarczy kilka rzeczy zmienić, wraki sterowców usunąć i może być mapą z II wojny światowej. Jedziemy dalej. Tego typu pojazdy. Jak widać, pojazd jest w ruchu, więc super. No i właśnie, zobaczcie, o co chodzi. Wreszcie pojazdy kołowe. Dodatkowo tutaj łańcuchy, żeby lepiej się prowadziło, żeby w trudnym terenie lepiej się poruszał pojazd. Świetna sprawa. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy to jest garaż. Wydaje mi się, że tak będzie garaż zrobiony. Nie wiadomo, co to ma w ogóle przebijać. Ale wtedy pancerz nie był zbyt mocny. Ciekawe, na czym ten tryb będzie polegał. Podobno ludziom się spodobał. Proszę bardzo, no taki wyskok. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Może to jakaś zręcznościówka będzie. Rozumiecie, tak jak kiedyś tam na Księżycu miało być, obniżona grawitacja. W każdym razie z góry i w ogóle wygląda to całkiem obiecująco. Być może, jeżeli tutaj przetestują sobie system pojazdów kołowych, to pojazdy kołowe wejdą do WOTA. No to by było super, bo jednak troszeczkę tych kołowców mieliśmy, zarówno w czasie przed II wojną światową, jak i w czasie samej wojny, jak i okres powojenny obfitował w tego rodzaju pojazdy. Także tutaj byłoby duże pole do popisu. No niemiaszki kołowe mogłyby być dosyć ciekawe. Także zobaczymy, co to za mod. Zobaczymy, co oni chcą tutaj sprawdzić. Podobno jakaś zupełnie nowa technologia. Czekamy, czekamy. Następna wiadomość jest taka, że na konsolę wchodzi mapka Ardeny. I tutaj można sobie zobaczyć, jak ona wygląda. No, adekwatnie do sytuacji. Dodatkowo jest tutaj miasteczko. Jest to bardzo słynne miejsce. Tam właśnie nastąpił słynny zrzut zaopatrzenia. Gdyby nie ten zrzut, to byłby już koniec. Wiem, że w War Thunderze jest bardzo fajna misja historyczna związana z tym, gdzie leci się odrzutowym samolotem niemieckim, żeby właśnie uniemożliwić ten zrzut. Bardzo fajne, bardzo fajne. No widzicie, jak to wygląda, coś takiego. Miasto po środku otoczone po prostu różnymi pagórkami i lasami. Moim zdaniem bardzo, bardzo klimatycznie. Tak właśnie powinna wyglądać mapka z tej operacji. Czy wejdzie to na peceta? Nie wiadomo. Na razie pokazano tylko i wyłącznie na konsolę. Kolejnym newsem, który chcę wam przedstawić, to są czołgi szwedzkie,
Otóż ujawniono całe szwedzkie drzewko, tutaj akurat 10 poziom, czyli STRV 103B. Bardzo ciekawa konstrukcja, totalny ewenement, jeżeli chodzi o WOTA, ale nie tylko jeżeli chodzi o WOTA. Totalny ewenement, jeżeli chodzi w ogóle o broń pancerną. Szwedzi sobie właśnie coś takiego powymyślali. Tutaj za sterowanie nachyleniem odpowiada zawieszenie, także super konstrukcja. Dzięki temu mamy niezwykle duży kąt w tym miejscu, prawda, przedniego pancerza. Mamy też możliwość bardzo, bardzo mocnego tak jakby opuszczenia działa, chociaż w tym przypadku należy powiedzieć, że nie opuszczenia działa, tylko opuszczenia całego przodu pojazdu. Bardzo ciekawa rzecz, zamierzam oddzielnego newsa tylko o tym zrobić, bo bardzo ciekawie to wygląda. Dodatkowo, tak jak mówię, ujawniono szwedzkie drzewko całe i również chcę zrobić całego newsa tylko o szwedzkich czołgach, bo chcę sobie troszeczkę o nich pogadać. Dodatkowo na Gamescomie mapa Paryż wraca, bardzo się cieszę. Co prawda jest to mapka miejska, ale ona naprawdę dosyć spora jest, dawała sporo możliwości i cieszę się, że coś takiego tutaj tak jakby do nas wraca. Także całkiem, całkiem nieźle chyba. Więcej mapek jak najbardziej. Czym więcej, tym lepiej. Na Gamescomie też pokazano tego STRV-M4257, ale to już sporo danych o tym pojeździe jest. To również w tym moim nowym materiale, który zaraz chyba zrobię. Będzie do Volt Blitz tutaj jakieś unikalne kamuflaże, beznadziejne, od razu powiem, nie podobają mi się takie rzeczy, wiecie doskonale, jak psiocze w Armored Warfare, jak są jakieś pierdoły pomalowane, czerwone i tak dalej, nie lubię czegoś takiego na czołgach, nie podoba mi się to, no i to tyle, tutaj specjalny hangar, o i tu jest ta gierka, no i to tyle, główna informacja to jest właśnie ten tryb. Zobaczymy, na czym to polega i zobaczymy, ile z tego trybu Wargaming wyciągnie i włoży do World of Tanks. Oby kołowe pojazdy. To by było świetna informacja. No i tą mapę też bym się nie obraził, bo zwróćcie uwagę, że jest to mapa otwarta. Co prawda nie tak może otwarta jak stepy, ale bardziej zróżnicowana i naprawdę rewelacja. Jak dla mnie rewelacja. Dobra, to tyle, koniec newsa, a o szwedzkich czołgach będziecie mieli jeszcze dzisiaj newsa takiego bardziej obszernego. Chciałbym troszeczkę o nich po prostu pogadać. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.